Teraz przed Państwem Joanna Lilpop ze swoim wystąpieniem Odkrywanie, eksperymentowanie, doświadczanie, czyli trzy moce edukacji przyrodniczej w Szkole Edukacji PAF i UW uczy młodych nauczycieli dydaktyki, biologii oraz sztuki nauczania. Stąd tutaj jej obecność. Współtworzyła i kierowała Biocentrum Edukacji Naukowej oraz Fundacji Bioedukacji. Jest związana z Instytutem Badań Edukacyjnych. Opracowała i wdrażała programy edukacyjne w środowisku edukacji pozaformalnej oraz programy dla szkoleń dla nauczycieli. I przygotowuje studentów do pracy nauczyciela biologii. Także edukacja przyrodnicza dla najmłodszych. Joanna Lilpop, zachęcam do zostania. Na koniec mamy jeszcze taką małą niespodziankę, czyli te notatki z tego panelu, które ja już osobiście widziałam i są bardzo ciekawe, więc warto z nami zostać. Oddaję głos Joannie. Super, dziękuję bardzo i dobry wieczór. Witam wszystkich uczestników, których jest aż 186 osób mimo tej późnej pory, więc strasznie się cieszę. Jak Państwo widzą, późna pora również determinuje to, że u mnie w domu są również uczestnicy właśnie edukacji wczesnoszkolnej. Także przepraszam za to tło. Postaram się udostępnić teraz Państwu magiczny ekranik. O. I teraz powinno już być wszystko widać. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie jeszcze raz. Jestem z wykształcenia biologiem i od wielu lat zajmuję się edukacją biologiczną, a właściwie kształceniem przyszłych nauczycieli, ale przyznam się szczerze, że z odbiorcami takimi, jakimi Państwo są, czyli z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej, jeszcze nigdy dotąd nie pracowałam. Mam trochę doświadczeń z własnych obszarów edukacji, współpracy z przedszkolem, współpracy z kilkoma szkołami, z którymi prowadziliśmy takie warsztaty edukacyjne dotyczące doświadczeń. Więc bardzo dziękuję za zaproszenie, ale nie czuję się takim bardzo mocno ekspertem w tej sprawie, więc właściwie chciałabym się z Państwem podzielić trochę moimi refleksjami i takim patrzeniem na świat i zastanawianiem się, dlaczego właśnie edukacja wczesnoszkolna i ta edukacja przyrodnicza w tym czasie jest tak bardzo niezwykle istotna. Proszę Państwa, mamy przed sobą las. Jakbyście mogli napisać, czy jakie emocje budzi w Was taki obrazek? Wyobraźmy sobie, że stoimy u progu takiego lasu. Napiszcie proszę na czacie jakieś chociaż jedno słowo, jakie się Wam kojarzy: tajemniczość, spokój. Spokój, spokój na razie przeważa. Cisza, wyciszenie, bajka. Przerażenie, o właśnie, zupełnie inna emocja. Jest jakiś lęk, niepokój, jest magia. Mamy relaks i wyciszenie i spokój. O, mamy znowu element strachu. Harmonia, tajemnica, ciekawość. Nawet ktoś zapach zobaczył na tym zdjęciu, ale super. Jest też ciekawość się pojawia. No więc słuchajcie, jesteśmy w lesie. Przestrzeń zupełnie nam mieszczuchom, nie wiem jak wy, gdzie mieszkacie, ale ja mieszkam niestety w centrum Warszawy, tej przestrzeni przyrodniczej bardzo, bardzo mi brakuje. Świeżość, niewiadoma, a nawet krasnoludki. A powiedzcie mi teraz, czyli mamy bardzo duży bagaż emocji, który nam się kojarzy z tym lasem, od spokoju, harmonii, ciekawości, aż po pewien niepokój, strach, niepewność, co w tym lesie może być, bo być może to nie jest takie środowisko, w którym koniecznie chciałbym być. Nawet nadzieja. A powiedzcie też na czacie, czy to jest las zupełnie dziki, w którym nie ma ludzi, czy to jest jednak las, w
którym ślad człowieka jest widoczny. Nie ma ludzi, ale jest widoczny ślad człowieka. Tak jest. Część osób widzi dziki las, a część osób dostrzega w tym dzikim lesie, dziewiczym, naturalnym, jednak pewien element, który gdzieś nas tutaj zaskakuje. Zobaczcie Państwo, że jednak mamy tutaj ścieżkę. Mamy ścieżkę, która może być ścieżką zwierzęcą, wydeptaną przez migrujące zwierzaki, ale byłyby widoczne jakieś ślady, byłyby widoczne tutaj raciczki odbite. To jest taka raczej ścieżka wydeptana przez wędrujących sobie ludzi. No i właśnie zastanówmy się teraz, czy wokół nas, w świecie, w którym żyjemy, jest taka przestrzeń przyrodnicza, która jest nieskażona ręką ludzką. Po chwili zastanowienia doszlibyśmy do wniosku, że właściwie nie. Że przynajmniej w Polsce, w krajobrazie, w którym jesteśmy, bardzo trudno znaleźć takie miejsce, w którym nie dostrzeżemy chociaż drobniutkich śladów ingerencji człowieka, już nie mówiąc o śladach dużych, takich jak, nie wiem, liźnie z prądem biegnącym, przesyłowe, wiatraki, a nawet jeżeli już nam się wydaje, że jest rzeczywiście taki fragment dziki, że tam nawet żadnego śmiecia o dziwo nie ma, to jak spojrzymy w górę, to się okazuje, że leci samolot. I o tym trochę chciałam dzisiaj z Państwem porozmawiać, o tym, gdzie jest granica między dzikim światem przyrody, który pytanie, czy on w ogóle jeszcze istnieje, gdzie jest granica naszego ludzkiego świata, gdzie te dwa światy się przenikają, jak bardzo się przenikają i czy to jest bezpieczne dla nas i dla naszej przyszłości. Teraz zmiana kompletnie kontekstu. Wychodzimy z lasu, jesteśmy naukowcami. Jesteśmy naukowcami i pokazuję te wykresy. To nie są wykresy jako przykład do pracy z dziećmi. To są wykresy dla nas, dorosłych. To są wykresy, które zostały opublikowane dokładnie rok temu, w listopadzie 2019, przez 11 tysięcy naukowców zajmujących się badaniem klimatu i badaniem zmian antropogenicznych na kuli ziemskiej. To są wykresy, które przedstawiają, każdy z nich przedstawia taką samą skalę czasu. Czyli tutaj mamy w punkcie 0 mamy rok 1980, w punkcie tutaj kończącym mamy rok 2020. Większość tych danych kończy się troszkę wcześniej, przed rokiem 2020, ponieważ to były dane opublikowane w 2019. I teraz zobaczmy, że te wszystkie wykresy są bardzo do siebie podobne, ale przedstawiają bardzo różne dane. Ta górna linijka mówi o tym, jak dynamicznie zmieniają się parametry związane ze wzrostem populacji ludzi na Ziemi. To jest linia obrazująca po prostu liczbę ludzi na Ziemi, a tak naprawdę przyrost tej liczby w skali czasu. To jest inny wymiar, mianowicie emisje CO2 produkowanego, dwutlenku węgla produkowanego przez działalność ludzką. To jest wykres pokazujący, jak bardzo wzrasta liczba przeżuwaczy, czyli krótko mówiąc krów, które są hodowane przez ludzi, a tu jak szybko wzrasta produkcja, ilość mięsa w przeliczeniu na kilogramy w skali roku. Tak? Czyli to są parametry pokazujące, jak bardzo rośnie populacja ludzi na Ziemi i różne jej wymiary. Tu z kolei na dole mamy parametry mówiące o tym, jak się zmienia atmosfera ziemska, jak się zmienia na całym globie
stężenie dwutlenku węgla w powietrzu, stężenie metanu w powietrzu, stężenie podtlenku azotu, czyli kolejnego przykładu gazu cieplarnianego tak zwanego, a w efekcie tego, jak bardzo zmienia się i w jakim tempie zmienia się średnia powierzchniowa temperatura na naszej Ziemi. I do tego jeszcze ostatni set wykresów. Zobaczcie, że tutaj teraz mamy tendencję trochę odwrotną. Mianowicie, jakby zasada tych wykresów jest taka sama, czyli nadal mamy skalę czasową tą samą od 1980 do 2020. Jak na te zmiany człowiecze reaguje świat zupełnie nieczłowieczy, czyli różne parametry naszej biosfery. Zmienia się ilość lodu na Antarktydzie, bardzo się zmienia. Zmienia się grubość lodowców, spada. Zmienia się zakwaszenie oceanów, zmienia się poziom morza, ponieważ topnieją lody. W związku z tym poziom morza, poziom oceanów wzrasta. Jeżeli ktoś chciałby się zapoznać z pełnym raportem naukowców, to tutaj są linki do tego. Można sobie wpisać też w przeglądarkę po prostu World Scientist Warning of Climate Emergency. Można też apel 11 tysięcy naukowców wpisać. Tam jest też tłumaczenie na polski tego raportu. O zmianach klimatu mówi się ostatnio dużo. Ale są też prace pokazujące, że zmiany klimatu to nie wszystko. Że obecność ludzi na Ziemi w takiej liczbie i w takiej intensywności i skali naszego życia przekracza też różne inne granice planetarne, tak to się nazywa, tak to jest nazywane przez naukowców, które powodują, że nasza planeta ze stanu homeostazy, ze stanu równowagi zaczyna być wytrącana. I tak naprawdę naukowcy nie wiedzą, do czego to może doprowadzić. Przykładem takich parametrów, które są dość alarmujące, jest z jednej strony zagrożenie bioróżnorodności, czyli tego, że po prostu obserwujemy szóste masowe wymieranie w skali globu, a także parametry związane z zanieczyszczeniem środowiska azotanami i fosforanami, czyli po prostu tymi związkami, które produkowane są przez nasze rolnictwo. Pokazuję to Państwu po to, żebyśmy mieli pełną świadomość, jako ludzie dorośli, tego, w jakim stanie jest nasza planeta i teraz, co z tego wynika dla przyszłości naszego funkcjonowania. To są tylko, to co pokazałam, to są jeszcze takie dosłownie uryweczki wiedzy, którą mamy jako ludzkość na ten temat. Jeżeli chcieliby Państwo poczytać czy pooglądać sobie więcej materiałów na ten temat, to bardzo zachęcam albo do wejścia na obejrzenia takiego filmu, który w tym roku został opublikowany na Netflixie, autorstwa Davida Attenborough. To jest film, który jest oznaczony jako film dostępny dla dzieci od 7 roku życia i ja rzeczywiście z moimi dzieciakami ten film obejrzałam. Bardzo dużo wcześniej żeśmy rozmawiali o tym i dużo rozmawialiśmy później o wrażeniu, jakie ten film robi. Właściwie wszystkie te materiały, które pokazuję, one z jednej strony pokazują skalę zagrożenia, ale też nie pozostawiają nas w takiej bezradności i rozpaczy, tylko pokazują możliwe rozwiązania też, tak? I jakby są takim apelem do działania. Powstał w zeszłym roku również film polski, świetny, z którego narratorem i głównym bohaterem jest profesor Szymon Malinowski, nasz polski klimatolog, który dzieli się swoją refleksją, podobnie zresztą jak David Attenborough, swoją refleksją dotyczącą tego, co się dzieje na świecie.
Poszukując danych, warto wejść na doskonały portal Nauka o klimacie, który jest po polsku i który zbiera najróżniejsze dane dotyczące zmian i tego, jak z tymi zmianami sobie radzić. No dobrze, ale ja o tym wszystkim mówię, a tak naprawdę mottem mojego dzisiejszego wystąpienia jest takie zdanie, które zapisała Jane Goodall, taka wspaniała badaczka, która zajmowała się badaniem i obserwowaniem szympansów. W książce Przed dziurkę od klucza ona napisała takie piękne coś. Tylko wtedy, gdy je zrozumiemy, będzie nam na nich zależało. Tylko wtedy, gdy będzie nam na nich zależało, będziemy mogli im pomóc. Tylko z naszą pomocą będą mogły ocaleć. Ona to napisała oczywiście o szympansach. Ale ja chciałabym użyć tego cytatu w kontekście w ogóle przyrody i natury. Jeżeli nie nauczymy dzieci rozumieć przyrody, rozumieć tego świata, zależności, jaka nas łączy, nas ludzi, naszą ogromną populację ze światem przyrodniczym, to nie będziemy w stanie zmienić nic w naszej rzeczywistości. Tylko z naszą pomocą nasza planeta będzie w stanie ocaleć, a co za tym idzie, my na niej będziemy w stanie żyć. I ci młodzi ludzie, których uczymy. No dobrze. Jaka jest wobec tego rada na to, żeby spróbować dzieci zachęcić do tego, żeby rozumiały przyrodę i naturę? Ja nie widzę lepszego sposobu, niż zbudować w nich wielki zachwyt. Ten wielki zachwyt to jest taka myśl przewodnia takiego portalu, blogu, który od kilku lat funkcjonuje w polskiej blogosferze, który ja strasznie lubię i cenię. Nie jestem z nim w żaden sposób związana, ale po prostu uwielbiam te rzeczy, które tam dziewczyny piszą. I przede wszystkim zachęcanie młodych ludzi do tego, żeby byli w naturze i zachęcanie nauczycieli i rodziców do tego, żeby wspólnie z dzieciakami w tej naturze być. No i teraz możemy w tej naturze być na całego. Dzieci uwielbiają być brudne i uwielbiają być w błocie i to jest po prostu żywioł. Dorośli może niekoniecznie tak bardzo chcą być aż tak w tej naturze i być aż tak brudni. Często największą przeszkodą w naszych pomysłach, żeby dzieci po prostu puścić w błoto, są rodzice, którzy niekoniecznie chcą to wszystko prać. Ale w związku z tym poszukujmy jakichś ścieżek takich, które będą akceptowalne dla wszystkich uczestników tego procesu. I dla dzieci, i dla nas nauczycieli, i dla rodziców. Możemy robić wycieczki, możemy wychodzić po prostu przed szkołę, żeby dzieci przyglądały się i były pilnymi obserwatorami. Możemy też przynosić elementy prawdziwe, naturalne do klasy, do pracy z dziećmi na chociażby patyki, chociażby liście, chociażby nasionka. To są wszystko elementy, które mogą tworzyć w ogóle scenografię naszej sali i tego, żeby jakoś tą wrażliwość i uważność na przyrodę budować. Kolejną inspiracją, jaką mogę Wam polecić, jest taka cudowna książeczka, ja ją nawet też tutaj mam, bo po prostu ją uwielbiam. Ona wyszła już ileś lat temu na nasz rynek, z 2016 roku ona jest. Leśna Szkoła dla Każdego, która zawiera serię najróżniejszych pomysłów, prościutkich, niektórych bardziej zaawansowanych, jak organizować pobyt dzieci w przestrzeni naturalnej, tak? W przyrodzie. I tutaj przede wszystkim uwaga na to, żeby pracować wszystkimi zmysłami. Prosta zabawa. Jeżeli wyjdziemy z dziećmi na dwór
i poprosimy o to, żeby zamknęli oczy i przez, w zależności od tego, jak długo nasza grupa jest się w stanie skupić, przez 30 sekund, może przez minutę, a może uda się przez 2 minuty, postać w zupełnej ciszy i przestawić nasze zmysły na to, co słyszymy, jakie dźwięki dobiegają do naszych uszu. Po chwili zorientujemy się, że bogactwo tych dźwięków jest przeogromne. I z jednej strony będą to dźwięki pochodzące z cywilizacji, samochody, samoloty, kroki ludzkie, karetka i tak dalej, a z drugiej strony po chwili usłyszymy też mnóstwo odgłosów związanych z przyrodą, szum drzew, ptaki, tu zaszczeka pies, a tam zaszeleszczą liście jesienne. Budowanie takiej mapy i wyobraźni tego, gdzie te dźwięki, skąd one dochodzą, co je powoduje, jest cudowną zabawą, naprawdę dla wszystkich młodych i starych. Możemy zajrzeć pod kamyczek, zajrzeć pod korę i pogrzebać trochę w ściółce i nagle się okaże, że stamtąd wyłażą najróżniejsze robale. I wystarczy nie narzucać naszego wstrętu, bo często mamy takie, robak. Nie narzucać tego dzieciom, bo dzieci bardzo często tego nie mają w sobie. I po prostu pozachwycać się tym, że te istoty tam żyją i rozmawiać z dzieciakami, czym jest to środowisko, dlaczego one tam żyją, co one tam robią właściwie. A to, że one się akurat nazywają prosionek i stonoga murowa, bo ten szary obywatel tutaj to jest prosionek, a to jest stonoga murowa i one wbrew pozorom są dwoma różnymi gatunkami, to jest naprawdę mniej istotne. Nie bójmy się, że nie znamy nazw wszystkich organizmów, które nas otaczają. To nie jest istotne. A może pobawmy się z dziećmi właśnie w tworzenie nazw tych organizmów i tworzenie własnej klasyfikacji świata, który nas otacza. Jeszcze jeden prosty przykład. Tutaj po lewej mamy taki przykład, on jest chyba ze szkół i z takich z pomocy Montessori, charakterystyczny, gdzie mamy cykl rozwojowy owada i na tym cyklu rozwojowym owada uczymy dzieci tego, jak przebiega rozwój. Wspaniale, że takie pomocy są i w ogóle super, ale dlaczego by na wiosnę nie złapać prawdziwej larwy biedronki, tak wygląda larwa biedronki, to są mszyce, i przez kilka tygodni pohodować ją w słoiczku, takim z otworkami, dostarczając co kilka dni liść ze świeżym pokarmem dla niej, a zobaczymy, że w przeciągu kilku dni taka larwa się przeistoczy w poczwarkę, a po tygodniu przeistoczy się w dorosłą biedronkę. I to jest naprawdę efekt wow. I wtedy naprawdę zobaczymy, że to żyje i wtedy naprawdę dotkniemy tej przyrody. Ostatni przykład, mianowicie jak dobieramy materiały różne, nie wiem, rysunkowe, do zabawy z dziećmi, do kolorowania, to bądźmy uważni i bądźmy uważne na to, czy te schematy, które podpowiadamy dzieciakom, czy one przedstawiają prawdziwe istotę, że tak powiem, mrówkowatości, czy też są jakimś dziwnym tworem, który tak naprawdę z mrówką, tudzież nie wiem, z pszczołą, czy osą, czy cokolwiek tam sobie weźmiemy, nie ma nic wspólnego. Bo jakbyśmy popatrzyli na to systematycznie, to okazałoby się, że mniej więcej połowa tych obrazków jest nieprawidłowa, bo albo zawiera nieprawidłową liczbę odnóży, albo te odnóża są w ogóle nie w tym miejscu, gdzie trzeba. A może zróbmy z dzieciakami właśnie zabawę, gdzie wydrukujemy takie obrazki i teraz dzięki uważnej obserwacji i nauczaniu uprzednio budowy mrówki będziemy patrzeć, która mrówka jest najbardziej podobna do prawdziwej mrówki. To już o tym nie będę mówić i mój właściwie taki apel. Kochamy brokat. Dzieci kochają brokat. Zajęcia plastyczne z brokatem są cudowną zabawą i brokat naprawdę umila nam życie, ale
Jak się okazuje, brokat wraz z innymi mikroplastikami jest bardzo niebezpiecznym odpadem naszej ludzkiej działalności. Znowu zobaczcie, ta skala światowa. To jest nasze mikrodziałanie, a tu jest nasz świat zanieczyszczony mikroplastikiem. Tutaj są drobinki plastików różnych tam wielkości zalegające w naszych oceanach. Brokat jest odpadem, który bardzo trudno odseparować od i właściwie utylizować, który przelatuje w ściekach przez nasze filtry, no i generalnie zaśmieca świat. Jeżeli możemy zrobić jedną malusieńką, drobną rzecz dla świata, nie używajmy brokatu. Bardzo mocno wierzę w to, że w Was, nauczycielach i nauczycielkach, jest ogromna moc zmiany świata i pracy z młodym pokoleniem, które powinno przede wszystkim tą przyrodę kochać, mieć na nią uważność, umieć krytycznie myśleć i poszukiwać danych naukowych, a dzięki temu młodemu pokoleniu, mam nadzieję, będziemy w stanie wspólnie dożyć sędziwych dni na planecie, która jeszcze ciągle będzie miała przyrodę i miejsca takie, które są nieskażone ludzką ręką. Bardzo dziękuję. Jakby ktoś miał ochotę nawiązać ze mną jakiś kontakt, czy podzielić się jakimiś, czy jakby ja bym się mogła podzielić jakimiś materiałami, to zapraszam do kontaktu. Tutaj jest do mnie adres e-mailowy. Bardzo dziękuję, Joannie. Dziękuję bardzo Wam też, wszystkim Państwu, że wytrwaliście, mimo że nam się tutaj jakby ten czas przeciągnął i to jest też znowu dużo czasu przed monitorem i komputerem. Natomiast myślę, że te wystąpienia były tak ciekawe i dają też trochę takiej i nadziei, i jeszcze dalej poczucia jakiejś misji, którą mamy w swojej pracy, że myślę, że było to bardzo ważne dla nas i dużo dało takiego pokrzepienia.